Wargaming od dłuższego czasu stara się przyciągnąć waszą uwagę różnymi trybami. Niekoniecznie samym randomem, ale na przykład linią frontu, stalowym łowcą albo eventem z Waffentragerem lub atakiem na Berlin. Jest tego dość dużo i trzeba przyznać, że Wargaming naprawdę mocno pracuje na to, żeby te tryby rozwinąć i żeby zaciekawić nas czymś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Dzisiaj przedstawię wam właśnie nowy tryb, czyli Order of War, w którym możecie zostać strategiem. Cześć, tutaj VDR i dzisiaj, tak jak już zobaczyliście w zajawce, zagramy sobie, ja wam pokażę, właściwie nie zagramy sobie, tylko pokażę wam bitwę z nowego trybu Order of War. Ważna uwaga, jest to tryb dostępny jedynie na sandboxie, ale o tym powiem dalej, co to może oznaczać. I jest to tryb, który został dzisiaj wprowadzony, mogliście go już zobaczyć na filmiku zapowiadającym, czy na kanałach innych osób, które miały okazję zagrać sobie w ten tryb kilka dni przede mną. Więc mamy ten tryb i tutaj mamy znowu podział na dwie nierówne drużyny, czyli taka asymetryczna bitwa, gdzie z jednej strony staje jedna osoba i walczy przeciwko siedmiu innym graczom, którzy grają w drużynie. Jeżeli jesteście w tej siódemce, to tak naprawdę ta bitwa nie różni się znacząco od bitwy randomowej. Wchodzicie jednym czołgiem, jeżeli giniecie, to kończycie bitwę, nie ma tutaj żadnego odradzania, macie zniszczyć przeciwnika albo zająć jego bazę. Natomiast wszystko tutaj, co ciekawego, jest po stronie generała czy stratega, który dowodzi swoją własną drużyną składającą się również z siedmiu czołgów, ale te czołgi są sterowane przez AI, czyli sztuczną inteligencję, czy komputer, zwał jak zwał, przez gracza komputerowego. Ciekawą sprawą jest to, że gracz, który jest generałem, nie musi koniecznie tylko tymi czołgami przesuwać po mapie, ale może przejmować również nad nimi kontrolę. Ale za to o tym powiem za chwilkę, jak przejdziemy do bitwy. Na razie wytłumaczę wam, jak wygląda sprawa z rozstawieniem wszystkiego, to co tutaj widzicie w menu. Po prawej stronie mamy graczy, którzy grają przeciwko mnie, ja tutaj jestem tym strategiem, no i mam 60 sekund na to, żeby rozstawić swoje siły. Mam tutaj 4 bunkry, które strzelają karabinkami, nie zadają może jakichś dużych obrażeń, ale strzelają dość szybko. Nie mają dużego zasięgu widzenia, ale mogę sobie wybrać w tych miejscach, które tutaj widzicie, gdzie takie bunkry ustawić. Mogę ich ustawić 4. Nie są może bardzo mocne, ale są w stanie troszkę napsuć krwi przeciwnikowi. 2 działa, które są bardzo mocne, zadają 800 bodajże uszkodzeń. Dość długo przeładowują, ale jest to naprawdę mocna obrona. Te miejsca, tutaj jest 6 na tej mapie. Też w 2 z tych miejsc mogę sobie taką armatę ustawić. I wieżyczki obserwacyjne. One nie zadają żadnych uszkodzeń, natomiast mają bodajże 400 metrów zasięgu spotowania i ich zadaniem jest wykrywanie przeciwników. Takie wieżyczki niszczy się praktycznie jeden strzał, więc one są bardzo podatne na zniszczenie, ale pomagają zorientować się, w którą stronę jedzie przeciwnik. Poza tym mamy 7 czołgów, które wybieramy sami sobie przed rozpoczęciem takiej bitwy. Nie można wziąć tych samych czołgów, czyli jeden czołg może występować tylko w jednym slocie, czyli musi być to 7 różnych maszyn. I tak samo nie można wziąć na przykład samych artylerii albo samych niszczycieli czołgów. Te role są dość ograniczone, może nie są dość ograniczone, ale jest pewien podział, który powoduje, że ten setup musi być chociaż troszkę zróżnicowany. Według mnie najlepiej sprawdza się coś takiego, kiedy gramy TDK-ami głównie. Weźmy sobie artylerię i wtedy to się najlepiej sprawdza. Za chwilkę powiem dlaczego. Rozstawiamy sobie również te swoje siły tutaj. Ja puszczę w tym momencie licznik, jeszcze będę opowiadał. Widzicie, też jest kilka spawn pointów do wyboru, gdzie możemy te czołgi umieścić. Lekkie czołgi na przykład mają troszkę inne spawn pointy. Artyleria też ma dodane swoje, więc to jest troszkę zróżnicowane. Natomiast nie możecie wybierać swoich punktów. Ma to oczywiście swoje plusy i ma to swoje minusy. Plusem takiego rozwiązania jest to, że ludzie nie zaczną wymyślać jakichś miejsc niedostępnych, albo gdzieś, gdzie nie da się strzelać, albo w jakichś takich OP miejscówkach ustawiać czołgów, czy tych wszystkich wieżyczek i dział. Natomiast minusem jest to, że ta gra będzie dość przewidywalna. Po jakimś czasie, jeżeli tak by to miało wyglądać, to wszyscy będą wiedzieli, gdzie dokładnie znajduje się każdy bunkier, gdzie może być, gdzie są najlepsze miejsca, w których można te bunkry postawić, i tak dalej, więc to jak zwykle działa na korzyść i na niekorzyść, no zależy jak na to spojrzeć. Teraz sobie przejdziemy do bitwy i za chwilkę zobaczycie, jak wygląda to w praktyce. Bitwa się rozpoczyna. Tutaj tylko zwrócę waszą uwagę, że to jest puszczone z powtórki, z tego względu, że chciałem po prostu sobie na spokojnie opowiedzieć.
ten kurs będzie troszkę zlagowany, no niestety te powtórki tak się nagrywają, są tutaj pewne bugi graficzne. No jak widzicie, wziąłem sobie Octa 268 i jak pancera ustawiłem w pozycjach, teraz przesuwam sobie E3 też na jakąś pozycję i po kolei wybieram czołgi, gdzie mają stanąć. Te czołgi mają różne tak jakby rozkazy, możecie komuś jechać, kazać jechać z normalną prędkością, jechać szybko, atakować albo za wszelką cenę zniszczyć jakiś czołg na przykład. Możecie też rozkazać czołgowi, żeby trzymał pozycję i one mniej więcej robią to, co do nich, to co im każecie. Natomiast, no właśnie problem jest to mniej więcej. Ja sobie w tym momencie wziąłem, jak widzicie, wziąłem sobie Manticore, wszedłem do niej i zacząłem grać i teraz jak wyszedłem, ona zaczęła się ruszać. Dałem jej stop, ona jest tutaj zaznaczone na szóstce, że jest taka tarcza i te czołgi będą starały się tą pozycję, na której stoją, obronić za wszelką cenę. No i problem pojawia się w tym, że ta sztuczna inteligencja nie jest zbyt inteligentna niestety. Na początku próbowałem grać tymi czołgami ciężkimi i średnimi, wybierałem takie maszyny, liczyłem na to, że uda mi się jakieś manewry flankowania robić, gdzieś wysłać powiedzmy zgrupowanie trzech czołgów ciężkich, innymi objechać te czołgi, wtedy zamknąć, wiecie, no coś pokombinować takiego strategicznego. Natomiast AI nie radzi sobie z tym zupełnie, czołgi jeżdżą bez sensu, obracają się bokiem do przeciwnika, mają problem z przebijaniem, mają problem z celowaniem. Jak zwrócicie tutaj uwagę, bardzo często czołgi będą stały za kamieniami, nie będą w stanie w żaden sposób pomóc, tak jak na przykład ten jagdpancer. Gdybym nie przejął nad nim kontroli, to on by nie strzelał. Ja wyjeżdżam nim, oddaję strzał i go chowam tutaj z powrotem za kamień i to jest jedyna szansa na to, żeby on coś zrobił. To będzie na foszu, by bardzo widać na tym, który jest tutaj ukryty z tyłu. Więc ten tryb, prawdę powiedziawszy, jest niezłym pomysłem, natomiast no, to AI pozostawia bardzo dużo do życzenia. Świetną sprawą jest to, że możemy przechodzić między tymi czołgami, ale nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie kontrolować 7 czołgów jednocześnie, tak żeby te 7 czołgów sobie odpowiednio radziło. Ja w tym momencie przycisnę tego AMX-a, który się tego nie spodziewa i go zniszczę. No ale w tym momencie moje czołgi inne no nie radzą sobie za dobrze. Zagrałem jakieś 1,5 godziny w ten tryb i o ile tak jak powiedziałem z drugiej strony, czyli ze strony tej atakującej, nie ma większej różnicy, po prostu musicie wziąć pod uwagę to, że są jakieś działka dodatkowe, że są jakieś wieżyczki obserwacyjne i tak dalej, i tak dalej. Z czym już się spotykaliśmy tak naprawdę w innych trybach gry. No to o właśnie, tutaj jest Fosz, który zrobił 2 strzały i tak naprawdę pomimo tego, że ma bardzo ładne bicie na te czołgi po lewej stronie, to nie reaguje na to w żaden sposób, bo ja musiałem przejąć nad nim kontrolę i zacząć strzelać, więc atakując dużo to się nie różni, natomiast broniąc się musicie tak naprawdę robić wszystko naraz i nie da się wszystkiego zrobić idealnie. Jeżeli mamy czołgi takie jak tutaj widzicie, czyli mamy te deki pochowane, mamy dobrze ustawionego spotera, jakiegoś meda, którym ewentualnie możemy coś tam pokombinować, no to wtedy to jeszcze w miarę działa. Jeżeli próbujemy tymi czołgami jakoś atakować, flankować, no to wtedy niestety jest bardzo słabo i się większość bitew przegrywa. Jest to ciężko zrobić, ponieważ to AI no, wymaga bardzo dużo dopracowania. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, to jest sandbox, czyli jest to tryb, który może wejść do gry, ale nie, o tutaj się w ogóle bardzo ładnie wywala tam 430, zupełnie bez sensu, ale to inna sprawa. Jest to tryb, który nie musi wejść w żadnym wypadku, może wejść za rok, może wejść za 2 lata. Na razie jest to pierwszy zupełnie test tego trybu. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało, natomiast jest bardzo dużo do poprawienia w tej chwili. O, widzę, że Manticora zniszczyła sobie 60 TP, a Fosz chyba zrobił tutaj pestki w międzyczasie, chyba nawet udało mu się coś zrobić, no ale został też obity, bo się nie schował. Powiem tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to ma być taka jakby gra strategiczna, to w grach strategicznych tego typu wszystko jest umowne, tak? Jeżeli docają wasze jednostki obrażenia, to przeważnie nie ma znaczenia, czy one stoją bokiem do przeciwnika, przodem do przeciwnika. Wyobraźcie sobie StarCrafta, pewnie większość z was grała StarCrafta albo inną strategię czasu rzeczywistego. Nie mówię o Company of Heroes, bo to jest dość specyficzna gra, ale takiego StarCrafta, tak? Nie ma znaczenia, czy twój Marine stoi tyłem, przodem i tak dalej, i tak dalej. One poruszają się tam, gdzie każecie, znajdują sobie ścieżkę, tutaj też to jest, natomiast nie ma większego znaczenia, jak dokładnie jest ta jednostka ułożona, bo też nie ma znaczenia na przykład penetracja, czy nie ma znaczenia penetracja, czy nie ma znaczenia kąt, pod jakim pociski padają, tak? No i jeżeli będziemy chcieli przełożyć takie sterowanie na WOTA, w którym
precyzja jest bardzo ważna. To jak strzelamy, to jak celujemy, to jak się ustawiamy do przeciwnika, czy się chowamy, czy kontujemy i tak dalej, i tak dalej. No to niestety, nie oszukujmy się, żadna sztuczna inteligencja, żaden robot sobie z tym nie poradzi. I tutaj to widać. Bardzo często właśnie przy tych wyjazdach różnego rodzaju te czołgi się gubią, grają w dość dziwny sposób i zaskakujący sposób, wywalają się bez sensu zupełnie. I tak naprawdę jedyną sensowną taktyką w tym momencie jest takie granie, jak tutaj widzicie, czyli granie pod te deki, czekanie, aż drużyna przeciwna ewentualnie się o was rozbije. Sam pomysł jest całkiem spoko. Nie skreślałbym go zupełnie. Diabeł tkwi jak zwykle, to bywa w szczegółach. Być może Wargaming to będzie dopracowywał. Być może na przykład potrzeba dwóch strategów, żeby jeden kierował trzema czołgami, drugi kierował trzema czołgami. Będzie łatwiej nad tym zapanować, będzie można to jakoś wtedy lepiej ogarnąć. Natomiast no póki co jest ten tryb, no nie jest zachęcający. Spodziewałem się dość dużo po nim, po tych filmach przynajmniej, które pokazał Wargaming. Obiecywałem sobie, że to może być naprawdę coś ciekawego, natomiast no, wykonanie pozostawia wiele do życzenia i tutaj jest naprawdę dużo do poprawiania. Tak jak mówiłem, te punkty, ja chyba zaczynam, bo się powtórka skończyła, te punkty, w których zostawiacie wieżyczki, z jednej strony to jest plus, że są stałe, z drugiej to jest minus, że są stałe. Na dłuższą metę to nie będzie dobre. Granie czołgami ciężkimi czy średnimi, albo wysłanie lighta w ogóle gdzieś, żeby AI nim sterowało, jest totalnie bez sensu, ponieważ te boty się zupełnie gubią. No i dochodzi do tego jeszcze aspekt finansowy. Oczywiście ja wiem, że to jest sandbox i to nie musi wejść w takiej formie, natomiast jeżeli gracie pojedynczym czołgiem, czyli jesteście w drużynie siedmioosobowej, no to ten rachunek za bitwę mniej więcej jest taki, jak to powinno być na dziesiątkach. Tutaj nie ma jakiejś zasadniczej różnicy. Natomiast jeżeli gracie jak generał, to płacicie za wszystkie pociski, które te czołgi wystrzeliwują. I miałem dzisiaj bitwy za 450 tysięcy na minusie nawet. Musicie zapłacić za wszystkie czołgi, które macie, bo to są wasze czołgi, tak? Za naprawę tych czołgów, za amunicję, za zużyte zestawy naprawcze, za dodatkowe wyposażenie, nie wiem, racje bojowe na przykład. I ten rachunek potrafi być naprawdę bardzo wysoki. Bitwa za 300 tysięcy to jest taka norma. Jeżeli bitwa się dość szybko skończy i wygracie, to macie 300 tysięcy na minusie. Natomiast za niektóre bitwy nawet 450 tysięcy mi się zdarzało tutaj już zapłacić. Więc tutaj to też jest bardzo mocno do poprawy. Nie wiem, jak rewelacyjny i dobry musiałby być ten tryb, żebym chciał zagrać za 450 tysięcy jedną bitwę. Myślę, że żadne nagrody by mnie do tego nie skłoniły, bo jeżeli weźmiecie pod uwagę, że dajmy na to 50 tysięcy zarobicie średnio na bitwę na czołgu premium, no to musielibyście 9 bitew zagrać po to, żeby sobie potem puścić jedną taką bitewkę jako strateg. Podsumowując, bo nie chcę, żeby ten materiał był za długi, chciałem wam taką samą esencję i moje przemyślenia na ten temat, bo pewnie część z was jest zainteresowana tym, widzieliście, jak to działa, chciałem po prostu tak zebrać do kupy moje przemyślenia na ten temat. Sam tryb wydaje się ciekawym pomysłem, natomiast jest tutaj masa rzeczy do dopracowania, żeby to było ciekawsze, żeby zbalansować to bardziej i przede wszystkim poprawić to AI. Jeżeli to AI będzie lepsze, no to może to będzie miało sens, natomiast w tym momencie wygląda to dość marnie i jedynym sensownym sposobem gry jest po prostu ustawienie czołgów w dobrych miejscach, najlepiej te deków, z zablokowaniem możliwości poruszania się samemu i robienia jakichś głupot, przejęcie jednego czołgu i w ten sposób wystrzelanie przeciwnika. To jest jedyna sensowna metoda. Tak wyglądała ta bitwa. Jeżeli chcielibyście coś więcej usłyszeć na ten temat, to może coś w burzy półmózgów się pojawi w naszym podcaście moim i Chudego. Myślę, że to jest dość ciekawy temat. Zobaczymy, jakie on będzie miał spojrzenie na to wszystko, bo z tego co wiem, grał dzisiaj też w tym trybie. No i zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Tak jak mówię, to jest sandbox, więc nie spodziewajcie się tego trybu zbyt szybko, ale za to spodziewajcie się filmików na moim kanale, do którego subowania zapraszam w tym momencie. Jestem ciekawy, co wy myślicie, czy graliście ten tryb i jak wam się podobało, jakie macie przemyślenia, jakie są plusy, jakie są minusy. Napiszcie w komentarzach, a ja zmykam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa, pa.